Hej, cześć, witajcie, z tej strony Danielito, a to pierwszy odcinek z gry Wiedźminie 3, Cikikon. No i moi drodzy, jestem, powracam, tak jest, nowy komputer, nowe możliwości, od razu przechodzimy do najważniejszej gry, w którą powinienem zagrać na tak dobrym sprzęcie, jest Wiedźmin 3, jest Cikikon, jest Geralt, jest miecz, jest komputer. Ha! Tak jest, moi drodzy, witam wszystkich jeszcze raz. No i cóż, skończmy już pieprzyć na samym początku. Nowa gra! Cóż, nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, o co chodzi, po prostu opowieść, tak? Na razie tak. Tak, symulacja wyborów jest ważna, bo nie mam Wiedźmina dwójki zainstalowanego na tym komputerze. Dla wyjaśnienia nagrywam Shadowplayem. Licznik klatek ja sam mam w rogu. Ale nagrywanie już chyba nie pokazuje licznika klatek. To co jest w prawym dolnym rogu jest to okienko, które informuje o moim... To jest nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, to jest HUD myszki. Sterownik myszki pokazuje mi w rogu po prostu, jakie aktualnie są statystyki myszki. Trochę jest ucięte, ale spokojnie. Proszę, niech się nie sugerujcie się tym, niech wam to nie przeszkadza. Oglądajmy. Jestem wesoły. Na kanale już powinien się pojawić unboxing komputera, więc tam już macie wszystkie specyfikacje go i będziecie wiedzieli wszystko. Kurde, mucha tu lata na kamerze, żeby jej nie było, żeby nie zasłaniała mnie. Przeszedłem Wiedźmina 2, Wiedźmina 1 nie mogłem, ponieważ ciągle mi go crashowało, pamiętam. Jeżeli was to interesuje. Wiedźmina 2 miałem kiedyś nagrywać na kanał, ale mój stary komputer jeszcze uciągnął Wiedźmina samego, ale już z nagrywaniem nie, niestety. Przepraszam, że tak tutaj wychylam się. Ja na razie mam tylko podstawową wersję, podstawową część gry. Dodatków jeszcze nie mam, jeżeli widać, nie wiem czy widać w kamerze, mam nadzieję. Także nie mam jeszcze dodatków, ale postaram się je dokupić i też je nagrać wam, bo słyszałem, że są dobre, super, że są po prostu. O, tak jest, The Witcher. Okej. Okay. Co my mamy? O, już mamy właściwą grę, tak? Jak na razie było wszystko w 30 klatkach, teraz mam 50. 40 około. Oczywiście zaraz pokażę wam, jak gra chodzi. Znaczy w jakich jest ustawieniach graficznych. I jeszcze zastanowię się, czy nie zmniejszyć ich trochę, bo widać trochę ścinki. No oczywiście to nie jest Uber Ultra komputer, tak? Idzie rak, nieborak. I uszczypnie wsiuraka! Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi.
To nie tak, idioto! Albo może. Nie wiem. A może i masz raka? Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już powód. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. Jak ja dawno dla was nie nagrywałem, no moi drodzy. Wkurzajmy przeszkoki między 60 a 40 kratkami, będzie trzeba tutaj jednak to podreperować. Co to za ujęcia, kamerzysto? Dziś patrzysz, świnio! O! Nagle tak. Cudo. Chodzi mi o grę. Cutscenki chodziły mi w 60, gra przeszła mi nagle do 30. No ale cóż, na razie jest wszystko spoko, ale chrupnięcia są, nie utrzymuje się w stałe, także moi drodzy, mam wszystko tutaj tako włączone, klikłem tu przypadek, ustawię tak. Tak będzie najbardziej optymalnie mi się wydaje, już, no wy nie widzicie, przepraszam, ale tak powinno być najbardziej optymalnie, także, okej, dobrze. Mam ustawioną myszkę właśnie w tym programie na tryb FPS-ów. I trochę inaczej mi się to zmniejsza, tylko czułość, przepraszam. O, jak zmniejszyłem czułość, to znikło praktycznie całkiem. No cóż, czy ja mam, co ja mam zrobić? Znajdź klucz do zapewnienia... Najpierw tak o. Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. Dokładnie. To niewychowawcze i nierozsądne. Co by tu wziąć? Nie ma! Racja. Lepiej pójdę do Ciri. Zrobię sobie makijaż. A ty skończ trening i wróć tam. Uff, dobrze. Wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. No to ciekawe. Dobrze. Dobrze. Zatem zróbmy tak, tu są tak, wiedźmińskie zmysły są prawym. Aha, trzeba przytrzymać. Poszukaj, okej. Okay. O, coś tu jest. Samo srebro. Złoto nie pasuje do mojej karnacji, wiesz przecież. Mogę sobie zapalić, zgasić, dobrze. Co my tu mamy? Ogarniam grę! Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Tylko właśnie jest problem, że nie mam pojęcia, czy gra jest za cicho, czy gra jest za głośno. Znaczy za głośno na pewno nie, ale czy nie jest za cicho. I tu jest problem. Dobra, mam kluczyk, tak? Tak jest. Okej. Okay. No cóż, w porównaniu do Wiedźmina 2 tutaj... O, no, stałe 60 klatek na sekundę mam przy wysokich. Oczywiście, jeżeli bym ustawił Uber bez nagrywania, to oczywiście pewnie by chodziło pięknie, ślicznie, ale oczywiście zmora nagrywania, no. Wiedźmiński medalion drży! Czy to przypadek? Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Oczywiście wstępniaczki brakuje mi słów przez to, że dawno nie nagrywałem na YouTube'a, przepraszam was najmocniej, po prostu wstępniaki przekadcenkowione,
Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Nie wiem, jak to powiedzieć. Co? Pobudka, mistrz. Ale podczas premiery, gdy... Nie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Dam im skończyć. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zbiła. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Także jak już... A, jeszcze. Myślę, że będę mógł pójść do niej. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Walon. Noob. O. Nie jesteś w cyrku. Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks. Z opaską. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem. Ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. O, samouczek. Bardzo dobrze. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? No dobrze, już jesteśmy w właściwej grze. Znaczy właściwej, jeszcze jest samouczek i tak dalej. Jak już chciałem powiedzieć wcześniej, już podczas premiery, gdy Wiedźmin 3 wyszedł, po prostu oglądałem troszkę materiałów z niego. Oczywiście ograniczając się tylko do prologu, czyli właśnie tego wstępniaka. Trochę pamiętam, trochę nie. Od razu przez usta, w rytm kroku. Ciri, bez wygłupów. Także może nie wiem, coś tu jest, nie? Dobra. Ale kurde, podoba mi się, super grapunnie chodzi na tym sprzęcie. Także jest git. I tak dalej, i tak dalej. No cóż, przejdźmy zatem dalej. No ale tutaj jest wielka różnica w porównaniu do Wiedźmina 2. Coś nie tak? Może wrócę ci pomóc? Trochę muszę ogarnąć, jak się chodzi i tak dalej. Mogę przeskoczyć przez przeszkodę. O, mówicie. Pierwsza! Na, 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 na. A kurde. Fajnie skacze. W dwójce nie można było skakać, on tylko przewroty robił, ja dobrze pamiętam. O, ale Wesemir ma minę. Czego się spodziewałaś? Och, dobrze, przejdźmy zatem dalej.
do cutscenek. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wojkowa Samirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al-Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u Pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Okej, teraz samoczek walki. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Mhm. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko, choćby do poziomu nowicjusza. A wiedźmiński medalion wciąż drży! Wyciągnij miecz, Geralt! A rycerze, że potem zbroję, że wiedźmin muszą być... Znaki, miecze, alchemia. Tak. Jak się wyciąga miecz? Jeden, aby wyciągnąć miecz stalowy. Z, aby zaznaczyć lub odznaczyć cel. Dobrze. Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy. Mocne uderzenia. Nie oszczędzaj się. Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno. Zaraz. Wciśnij. A. Co ty wyrabiasz? Za atakę wysyłania takim silnym trzymając. Lewy shift. A! Dobrze. Nie przeczytałem, przepraszam. Co ty wyrabiasz? Co ja wyrabiam? Trzymam lewy shift i wciskam... O, dobrze. Duka. Starczy wygłupów. Uniki. Postawa Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. S, lewo, prawo. Aha, o Boże, jeszcze alt. Alt to unik. Dobra. 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 Na razie spoko, podoba mi się model walki. W porównaniu do jedynki to... No. Aha, mam tak robić. Od razu. Ćwicz na suchu. Co za zło? Kontratak? Cios, odpowiedź. A, dobra, to jest dobre. To jest okej. Dobra, rozumiem, czyli muszę trzymać, jak on się machnie, to muszę kliknąć jeszcze, dobra. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Quen, tak? Zacznijmy od Quen. Ku. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą. Zaraz zobaczysz czemu. Okej. Spoko. Rzuć igni, Geralt. Aż polecą iskry. Widzisz? Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Fajne. Podoba mi się. Art, Geralt. No dalej. Patrz, Ciri. Art każdego wytrąci z rytmu. Kolejna akcji. Psia krew nie cierpię tego. A
Maxi potrafi zamącić w głowie. Dobra, i można się skupić na celu tym Z. O, tak nie można i się skupiam. Dobra, bardzo dobre. I co teraz? Teraz Irden, pokaż jej Geralt. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Okej. Tak. O! Spoko, super. Po prostu schować mnie w skrętce. Dobra. Trening dowolny. Ale czemu mnie bijesz? No, pokazałaś mu dziewczyno. Ciri, złaś tamto. Assassin's Creed! Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! O kurde. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss. Yennefer, zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Ja poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki Gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Zaraz będzie jasno, pora jechać. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę?
Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożce, wiesz którego. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca. Ale może to i lepiej. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do INFL? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję kule. Dobra. Zet. Garniamy to wszystko. I na razie jest wszystko okej. Spróbujemy... Igni. Nie, ten. Dobra. Okej. Okay. No tak. Gdzie przeszły wojsko, tu pojady. Jedźmy zanim więcej ich się zleci. Spoko. Nie wiem, czy to potrzebne. Ale podniosę. Także jeżeli chodzi o Wiedźmina... Wiecie, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził, jakie to pożyteczne stworzenie? Jeśli chodzi o Wiedźmina, podstawkę... Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. Mhm. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. No właśnie, wracając, jeśli chodzi o podstawkę Wiedźmina 3, nie wiem o fabule absolutnie nic, więc każdy spoiler w komentarzu równa się banem i moją smutną miną. No cóż, jeżeli chodzi o Wiedźmina, to jeszcze pogramy sobie chwilę, oczywiście, tylko niezbyt długo. Zobaczmy sobie mapkę. No mapa jest spora, tylko nie wiem jak oddalić mocniej, nie wiem czy się da. Nie wiem jak używać mapy w sumie zbytnio. Dobra. Aha. No dobrze. Także udajmy się. Dalej. Tak, dalej, oczywiście. Mogę sobie galopować. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radovida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. No, Wiedźmin jest jedną z takich gier, gdzie podczas wykonywania zadania nie można zbyt dużo rzeczy powiedzieć. Jeżeli chodzi o Skyrima, to można było biegać, gadać i się bić, tylko były długie przerwy na okno dialogowe. A tutaj też nawet podczas jazdy są rozmowy i podczas chodzenia. Jedziemy? Na pomoc! Na pomoc!
Uleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają. Że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żytni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. Jak przyzwać konia, może, czy coś? A, koń już jest. No dobra. Jedziemy! Swoją drogą, gryf tak blisko wsi, rodziła. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Co się bawisz? W Call of Duty się bawisz? Ludzie, musimy uważać w tym Białym Sadzie. Dalej, podkrę, dalej. Jechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Jedź, Podcha. A, no cóż. Aż trudno skończyć, nie? Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko her, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Zdążyliśmy się z nim pozwać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama, co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, wiedźmini. Jadło i nabytek na mój rachunek. Co podać? Okej. Niezły ruch tu macie. A, coś na Steamie. W drodze.
To u mnie jakby co? Szuka inny z dala od frontu bierze, a każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co? Owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. Takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agresem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Dzięki, to wszystko. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Dobra. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Uchyś czy jak? Nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompanii trza, to do obory i z bydłem się przy żłobach obraca. Toś mu dosrał, Dromił. Dalej, ale już. O! Była tu kobieta ubrana w czerni biel. Exp. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Frajerzy. Przegrany frajerzy. Ale przynajmniej expo dostałem. Lubię takie coś. Są cztery fakcje. Że co? Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurdzkiej. Geralt, wiedźmin zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Muszę iść. Czekaj, wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. On może innym razem, bo nagrywka, przepraszam. Nie, mam inne rzeczy na głowie. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do 10 nie zliczą, to i reguł nie pojmują.
No nic, wróć, jeśli zmienisz zdanie. No, że w następnym odcinku. Ciekawe, czy nie podzielę tego jednego odcinka, kurna, bo już trochę to trwa. Dobra. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Vengerbergu? No normalnie mowa mi odejmuje, się wciąga tam. Jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Farszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją w wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy tu chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. A, kurde, aż chce mi się zakończyć, aż i nie się nie chce jednocześnie. Co chwila coś się dzieje, co chwila jakieś rozmowy. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Sorry za telefon, najmocniej przepraszam. Odstąpcie, tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę. O kurde. Aha, to już. Aha, to... Miło było poznać, dokładnie. No, dokładnie tak. No cóż. Jak na razie, podoba mi się bardzo. Polecam serdecznie. Pewnie większość już ludzi przeszedła najmocniej, przepraszam. Albo obejrzała na YouTubie u jakiegoś Roka Alon na przykład. No dobra. Także, no moi drodzy, ja będę się z wami żegnał. No rozumiem, spokojnie. Także do zobaczenia w następnym odcinku Wiedźmin 3 Dziki Gon już niebawem. Do zobaczenia. See ya.